No, pomysł powstał dlatego, że trzeba promować nasze piękne Karkonosze. Dystans między Szrenicą a Śnieżką wynosi 21 km, pomnożone przez 2 to daje dystans maratonu 42 km 195 metrów. Niestety w dniu dzisiejszym zawodnicy nie pobiegli tego dystansu ze względów bezpieczeństwa. Na początku był dystans skrócony do 36, w ostateczności do 23 km. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i szalejące burze. Już mamy wyłonionego mistrza Polski. Mistrzem Polski został Marcin Świerc, mistrzynią Polski Irena Pakosz. Chcemy, żeby wszyscy, którzy są jeszcze na trasie, dobiegli bezpiecznie, bez żadnych wypadków. I mam nadzieję, że spotkamy się za rok na Szrenicy. Biegniecie do drugiego punktu oczyszczego na spalonej strażnicy, tam jest nawrót i wracacie z powrotem. Nieco inne, ja w ubiegłym roku nie biegałam, bardzo żałuję, bo chciałam, nie mogłam, a w tym roku, no cóż zrobić, warunki były takie same dla wszystkich. Wcześniej startowałam w maratonach płaskich, a to jest mój górski, no można powiedzieć, że drugi, bo w ubiegłym roku pierwszy, ale nie w Polsce. I ja muszę powiedzieć, że w 82 roku byłam po raz pierwszy na obozie kadry juniorek w Borowicach, na obozie, no i do Szrenicy żeśmy dobiegali, także z sentymentem tutaj wracam i bardzo lubię Karkonosze. A dobrze, że to było skrócony. Dobrze, że to był półmaraton, nie, całe 42. Hezky. Można powiedzieć, że jest wszystko ok. Troszeczkę zimno się zaczęło robić już na nawrocie, ale bardzo sympatycznie. Nie żałuje pan, że troszeczkę dystans został skrócony przez te warunki? No jest pewnie niedosyt, ale wie pan, no, tu decydują organizatorzy i GoProwcy i ważne jest bezpieczeństwo, nie to, co nam się podoba. Także podejrzewam, że słuszna decyzja, no tak widocznie musiało być. Czy w przyszłym roku pan będzie startował? No myślę, że tak. Kawałek drogi mam tutaj, co prawda, bo aż 500 km, ale, myślę, że tak. Dziewczynę naciągnąłem, jeszcze jest na trasie. Mam nadzieję, że jej się nic nie widziałem ją w połowie, że raczej zadowolona, dobrze jej szło, ale wyciągnąłem ją na tą imprezę tylko ze względu na piękne widoki. Dosyć ciężko się biegnie, trzeba uważać, szczególnie na zbiegach, bo są bardzo mokre kamienie i łatwo się poślizgnąć. No właśnie, tak jak przed chwilą żeśmy słyszeli, ktoś upadł i złamał palec, to niedobrze. No i na pewno przygodą były te błyskawice takie. I grzmoty, no warunki dosyć, trzeba powiedzieć, ekstremalne. Nie widać, bo nie, naprawdę.